ksiądz. Dzisiaj Bernard, będziemy omówili o przejściu. Może nie jest super specjalistą, ale bardzo dużo. O przejściu, tylko nie wiadomo. Po co to gadać na ten temat? O przejściu. O przejść. Na tamten świat, no. Ale patrz. Szczęść Boże, witam, dobry wieczór. To są rzeczywiście niedokończone rozmowy, bo ostatnio miałem takie doświadczenie w czasie mszy świętej, kiedy pytałem zgromadzonych o trzech rzeczach ostatecznych człowieka, czyli to śmierć, sąd Boży, niebo lub piekło. Chodźmy wszyscy do Jezusa, to wszystko takie, wiecie Państwo, niby prawdziwe, a jednak nieprawdziwe, bo to są przeróbki. No, jak to do Jezusa, jak przecież sam Jezus powiedział, a wy tak się modlicie, no wiadomo do kogo, do Ojca, a nie do Jezusa. No, Jezus sam powiedział, żeby się do Niego nie modlić. Faryzeusze i rozmowa z Jezusem. Jezus mówi do faryzeuszy, mówi tak, dlaczego chcecie mnie zabić? Tylko dlatego, że ja powiedziałem, że jestem Synem Bożym. Także widzicie Państwo, kupę śmiechu. Przegrał z chorobą, no trudno, no to wcale nie walczył. Się po prostu może nawet poddał, bo to jest kwestia słów tylko, proszę Państwa. Niech Państwo słuchają. Polska Maryjna. Gdzie ten Bóg jest Jahwe? No gdzie jest ten Bóg Jahwe? Maryja, 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 Maryja Dziewica. Gdzie jest? Kult kobiety, kult dzieciątka, proszę Państwa. No gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest? O małżeństwie mówimy, że jest mocne, że sznur mocny, gdy potrójny, rzeczywiście. To prawda. Ale do Trójcy tutaj daleko, jakoś oni przejęli jednak naukę o Trójcy. I się cieszą. Radio Koncita, to kochana dla Koncita. Barbie Węgiel, Alstrumat. Kult kobiety, Państwo zobaczą, tutaj dużo nie będzie mówione podczas tej mszy katolickiej. Dużo śpiewane i na temat Maryi Dziewicy. Jezus jako Bóg, Matka Boska Bóg, ale tego Boga prawdziwego, rzeczywistego jakby nie ma. Aż wstyd, który człowiek był taki ciemny, który był dużo się modlił, dużo mówił, niby piękny przed. Wstyd, to jest wstyd. No bo lepiej mu troszeczkę żyć w tym lekarze w niewiedzy tajemnicy, który daje. Że ktoś na raka chory, żeby tego nie mówić, no bo i po co niby mówić? Thank you.
Jasnogórska Boga Rodzico, Maryjo, Świątynio Ducha Świętego. Tak wielu Polaków na całym świecie z utęsknieniem wyczekuje tej szczególnej chwili, gdy mogą połączyć swe serca przy Twoim jasnogórskim wizerunku. Gdy u schyłku dnia w modlitwie apelu jasnogórskiego wpatrzeni w pełne miłości matczyne spojrzenie z dziecięcą szczerością przedstawiamy wszystkie sprawy naszego serca. Wiemy, że zawsze możemy liczyć na Ciebie, bo niezależnie od tego, jakimi jesteśmy, kochasz nas i przyjmujesz każdego jako swe miłowane dziecko. Jakże często oceniamy ludzi z ich wyglądu, stanu posiadania, nie zastanawiając teraz się, ludzie jakoś taki na tej rzeczy prowadzą, wcale nie zapamiętują tych rodzajów, to co jest w życiu, albo zapamiętasz, albo nie zapamiętasz, na chama, na siłę nie da się nic mówić, ani zapamiętać, ani trudno. Jeden człowiek tak, jeden człowiek tak, jeden bardziej pamięta, drugi bardziej wywęszy. Domaga się uszanowania swojej tajemnicy i sięga po najwyższe, nieokreślone matematycznie cele. Nosi w sobie nieskończoność. Dzięki wezwaniu przez Boga do wieczności, do wspólnego z Nim przebywania. Bóg obdarzył człowieka swą nieograniczoną przestrzenią ducha, która otwiera się na Boże dary wiary, nadziei i miłości. Bóg zapragnął zamieszkać w człowieku i dlatego przygotował sobie w nim miejsce. Jesteśmy z Jego woli przybytkami Bożymi, świątyniami Ducha Świętego. Dziś po raz kolejny pragniemy na nowo uświadomić sobie tę prawdę i na nowo otworzyć się, by przyjąć tego, który zamieszkując w nas uświęca wszystko. Udoskonala, obdarzając swym błogosławieństwem. To Bóg, Duch Święty, będąc w człowieku, sprawia, że życie ludzkie owocuje Jego darami. Ty, Mario, byłaś pełna Boga. Z Jego wybrania stałaś się oblubienicą Ducha Świętego, z którego poczęłaś Syna. Duch Święty zamieszkał w Tobie w sposób wyjątkowy. Konsekrował Cię, napełnił nowym życiem. Jego dary stały się bogactwem Twojego świętego życia. Ta wyjątkowość Twojego spotkania z Duchem Świętym sprawiła, że stałaś się najwspanialszą świątynią obecności Boga, Jego przybytkiem. Miniejący nad wejściem do jasnogórskiej bazyliki werset psalmu: Twojemu domowi przystoi świętość, wzywa wszystkich pielgrzymów nie tylko do uszanowania tego świętego miejsca, ale przede wszystkim zaprasza nas do odnalezienia w tym miejscu naszej świętości. I tu, Maryjo, przychodzisz nam ze swoją matczyną pomocą. To Twoja rola prowadzić nas do odnowienia naszych świątyń, do nawrócenia przez Słowo Boże, modlitwę, pokutę, Eucharystię. Pomóż nam, Matko, otworzyć się na obecność Ducha Świętego, by prawdziwie mógł w nas przebywać i owocnie w nas działać. Twej matczynej opiece powierzamy Kościół Święty z Ojcem Franciszkiem, Świętym Franciszkiem, wszystkimi pasterzami. Podmij się za naszych pasterzy. Księdza arcybiskupa Stanisława Godeckiego, przewodniczącego episkopatu, księdza prymasa Wojciecha Polaka, który dziś przed tym wizerunkiem modlił się wraz z pielgrzymką braci zakonnych. Zabierzamy Ci nasz małżeński zakon, oddajemy Ci nasze parafie i duszpasterzy. Duchowo łączymy się z parafią Trójcy Przenajświętszej w Kołbieli w diecezji warszawsko-praskiej, przeżywającą radosny czas tego nawiedzenia w jasnogórskiej ikonie. Również duchowo stają z nami
mieszkańcy parafii, uczestniczący w misjach w sanktuarium świętorosińskim, świętej rodzinie w Studziannie, którą tak wiele pielgrzymów nawiedza. Modlimy się za nasze rodziny, bliskich, przyjaciół. Polecamy dzisiejsze solenizantki Małgorzaty. Polecamy jubilatów Romanę i Marionę w 40. rocznicę ich małżeństwa. Modlimy się za tych, którzy szczególnie zasługują na pamięć. Chorzy, cierpiący, polecam mamę Janinę. Proszę o zdrowie dla Krzysztofa i Krystela, także dla księdza Piotra. Pamiętamy jak co dzień o naszej ojczyźnie, o rządzących, o wszystkich rodakach w kraju i rozsianych po całym świecie. Oddajemy redakcję telewizji Trwam i rozgłośni katolickich, radiowych, telewizów, radiosłuchaczy, którzy łączą się z nami w tej pięknej modlitwie apelu i dobrodziejów Jasnej Góry. Wszystkie intencje Wielkiej Księgi Apelowej, spoczywające tu na ołtarzu, ale też wypisane głęboko w naszych sercach. I pielgrzymów dnia dzisiejszego, obecnych z nami na apelu młodzież z katolickiego liceum ogólnokształcącego w Siedlcach, która podejmie czuwanie nocne, i maturzystów z Rynkstycy Siedleckiej, również pielgrzymów z Mnina, parafii świętego Wojciecha w diecezji poznańskiej i szkołę podstawową nr 2 z Nowego Tomyśla. Także uczniowie ze szkoły podstawowej w Modrzu w Wielkopolsce w diecezji poznańskiej. Wszystkich, którzy przybyli na to wzgórze, pielgrzymowali, aby stanąć twarzą w twarz z Tobą i oddawać Ci wszystko w tej wieczornej modlitwie. Powierzamy także drogich nam zmarłych, świętej pamięci Marka Polka, którego dziś rodzina, ojca naszego współbrata, pożegnała, i wszystkich naszych zmarłych dobrodziejów. Bądź im bramą, przez którą przejdą do radości nieba. Rozważamy tajemnicę wysłania Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Oddajemy się Tobie, Maryjo, zabierzamy Ci jeszcze raz wszystkich i wszystkich, którzy duchowo z nami się łączą i proszą o modlitwę tu na tym świętym miejscu. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża, Cielko, nas Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Chory podejrzewa. Uczestniczy.
uczestniczyliśmy w modlitwie apelowej. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich czcicieli Matki Najświętszej, którzy o tej godzinie łączą się z rodakami rozsianymi po świecie i modlą się szczególnie w intencji ojczyzny. Już za chwilę informacje dnia. W telewizji trwam o 21.40 polski punkt widzenia. Natomiast jak w każdy wtorek o 21.30 w Radiu Maryja audycja dla małżonków i rodziców. Zapraszam Państwa do spędzenia tego wieczoru z nami. Spokojnej, dobrej nocy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Niezdrowe transfery, darowizny od koncernów farmaceutycznych dla instytucji państwowych. Ministerstwo nie wie, w jakiej wysokości i od kogo otrzymują pieniądze podległe mu jednostki. Sprawa budzi poważne wątpliwości etyczne, szczegóły w naszym dzienniku. Zespół bez solidarności. Związkowcy Solidarności nie będą uczestniczyć w pracach zespołu, który ma zająć się postulatami rezydentów, czytam w naszym dzienniku. Parafianie zdali egzamin. Jak mieszkańcy Chojnicy pomagają poszkodowanym przez nawałnicę, potrzeby są ogromne. Na własny rachunek, w naszym dzienniku dodatek ekonomiczny. Jak i do których państw zagraniczne koncerny wyprowadzają z Polski grube miliardy. Emerytury, potrzebna reforma systemu, w którym kierunku powinna pójść oraz czy jesteśmy skazani na euro. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Śpiewać Jutro, zachwyca mnie świat, a serce tęsknił. Bo gdzieś daleko stąd został rodzinny dom, tam jest najpierw. Szanowni Państwo, druga apostolska rodzina Radio Maryja w ojczyźnie i świecie. Radio Maryja 8 grudnia w święto Matki Najświętszej Niepokalanej tego roku skończy 26 lat. To już dorosłe dzieło. Od bardzo małej rozgłośni o dwóch stacjach po 100 watt w Toruniu i Bydgoszczy urosło na cały świat. Dzięki współczesnej technice można go słuchać, a telewizję trwam oglądać, również nasze dziennik czytać na całym świecie. Wielu dzięki tym dziełom odnajduje drogę do prawdy i do Pana Boga. Zdobywa siły do sensownego realizowania swego człowieczeństwa, drogi do prawdziwego szczęścia. Dziękujemy za to, że mówicie innym, jak można korzystać z tych mediów. I to mówienie jest już ewangelizowaniem. Te dzieła powstały i istnieją dzięki łasce Bożej i Waszej współpracy. Liczy się każdy, choćby najmniejszy czyn. To tak jak ogromny gmach powstaje nawet z najmniejszych elementów, cegiełek, tak też to dzieło. Z wielu małych cegiełek powstaje wielkie, działające na cały świat dzieło. Jest jednak ciągle problem. Utrzymanie tego dzieła. Niech nigdy ze słuchaczy rodziny Radia Maryja i Telewizji Trwam nie zaniedbuje dołożyć systematycznie choćby najmniejszej cegiełki na trwanie tych dzieł, a będziemy widzieć w przyszłości jeszcze większe niż dotąd dobre owoce. Kochani, mamy ogromny problem z utrzymaniem tych dzieł w Polsce, ale mamy też ogromny problem z utrzymaniem ich dla dobra rodaków w całym świecie. Jest to bardzo poważny problem, między innymi w Ameryce i Kanadzie. Niejednokrotnie z ofiar składanych w Kanadzie i USA nie możemy zapłacić za godziny nadawania ze stacji naziemnych. Wszystko wskazuje na to, że w pierwszej kolejności będziemy musieli zrezygnować z nadawania ze stacji naziemnej w Detroit. Kosztuje nas ona do 5400 dolarów amerykańskich miesięcznie, a ofiar otrzymujemy z zasięgu tej stacji 800, a najwięcej 1000 dolarów miesięcznie.
innych miejscach też nie jest wesoło. Z Polski opłacamy m.in. przesył satelitarny do USA i Kanady i nadawanie satelitarne z satelity w USA i Kanadzie. Jest to około 40 tysięcy dolarów amerykańskich miesięcznie. To tylko niektóre kłopoty finansowe. Kochani, utrzymanie tylko w eterze Radia Maryja i telewizji Trwam to około 2,5 miliona złotych miesięcznie. To bardzo dużo. Ale w porównaniu z innymi mediami jest to niewiele. To jest bardzo dużo, ale dla kilku milionów słuchaczy i telewidzów naszych mediów to dużo. Dla kilku milionów 2,5 miliona złotych. Odpowiedź, jak to utrzymać, jest w realizacji pragnienia każdego odbiorcy, by pomóc w odpowiedzialności wszystkich słuchaczy i telewidzów w duchu apostolskim, by te dzieła istniały. Wrogowie Pana Boga, Kościoła i katolickiej, chrześcijańskiej Polski zawsze robiły i robią kłamliwą propagandę przeciw naszym mediom, przeciw nam tu posługującym, ale to po to, by te dzieła zniszczyć. Wiedzą, że jeśli zniechęcą do tych dzieł Polaków, to one upadną. Spróbujmy to przemyśleć na zimno i wyciągnąć mądre wnioski. Prosimy Was wszystkich o modlitwę. O modlitwę, która by osłaniała nas przed atakami złego. Ale prosimy też o informowanie innych, jak te dzieła można odbierać wszędzie, w różnych częściach świata. I prosimy o systematyczną, comiesięczną pomoc. Jeszcze raz przypominam, że tam w Polsce i świecie, gdzie nie można nas odbierać ze stacji naziemnych czy przez satelitę, można odbierać przez internet. Adres z Polski: www.radiomaria.pl. Radio Maria razem. I z USA, adres USA: www.radiomariachicago.org. Razem Radio Maria Chicago. Bardzo dziękujemy, dziękujemy za zrozumienie i idźmy i głośmy, także przez media katolickie, dla wszystkich rodaków. Polacy umocnieni będą umacniać innych, a bez Pana Boga jest nihilizm, jest nicość. Umacniajmy siebie nawzajem, również w tym, żeby były media katolickie i polskie. Niechaj uklęknie każde kolano, każda głowa schyli się w pokorze, wszystkie ręce niechaj się uniosą w mieście. Chodźcie z nami do Jezusa, chodźcie do świata, które nie gaśnie. Chodźcie z nami, padając na twarze, i sławcie Jego imię. Chodźcie z nami do Jezusa, chodźcie do światła, które nie gaśnie. Chodźcie z nami, padając na twarze, i sławcie Jego imię. Niechaj słowo Twoje, Panie, zakiełkuje w każdym polskim sercu i wszystkie narody niechaj się pochłonią.
chwałę Ci Król da. Chodźcie z nami do Jezusa, chodźcie do światła, które nie gaśnie. Chodźcie z nami, padając na twarze, sławcie Jego imię. Chodźcie z nami do Jezusa, chodźcie do światła, które nie gaśnie. Chodźcie z nami, padając na twarze, sławcie Jego imię. Niechaj krzyż Twojego zwycięstwa wryje się mocno w naszych duszach. Wszyscy ludzie, niechaj uwierzą w Twoje zmartwychwstanie. Także kult kobiety, Maryja, Maryja i wciąż to Maryja. Kotka nakarmiłam dzisiaj. Praktyczna realizacja twórcza Jezusa, że to w tej zamianie kaźmicki krzyż Przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu odbyło się kolejne wysłuchanie stron w sporze o Puszczę Białowieską. Dyskusji przysłuchiwał się nie jeden, a 15 sędziów. O nałożenie kar finansowych dla Polski wnioskowała Komisja Europejska. To kolejna odsłona sporu o Puszczę Białowieską. Skandalem zakończyło się ostatnie wysłuchanie stron, w trakcie którego wiceprzewodniczący Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości sugerował reprezentującej Komisję Europejską Karolinie Herman, w jaki sposób ukarać Polskę. Dziś sprawą Puszczy Białowieskiej Trybunał zajmował się w 15-osobowym składzie. Komisja Europejska przekonywała, że działania strony polskiej prowadzą do zaniku siedlisk i gatunków. Wykazaliśmy, że sprawa jest zupełnie odwrotna, a mianowicie to poprzez presję Komisji Europejskiej na zmianę sposobu zagospodarowania w Puszczy Białowieskiej doprowadzano do zaniku siedlisk i gatunków charakterystycznych dla tych siedlisk. Wskazuje minister środowiska profesor Jan Szyszko. W sporze z Komisją Europejską polski rząd konsekwentnie powołuje się na program Natura 2000. Pokazaliśmy naszą stronę jako stronę, która nie na czym polega Natura 2000, na czym polega tragedia Puszczy Białowieskiej, na czym polega niezrozumienie strony Komisji Europejskiej. Niezrozumienie, poprzez które dziś Komisja Europejska wnosiła wniosek tymczasowy w postaci kar finansowych dla Polski, tłumaczy dyrektor Lasów Państwowych dr inżynier Konrad Tomaszewski. Był taki przekaz, że nagle będą ustalone ad hoc tu i teraz kary pieniężne. Odnoszę wrażenie, że Komisja sama się zagubiła w swoich wypowiedziach. Tak do końca nie wiadomo, o co tam wnioskowała. A wnioskowała także m.in. o doprecyzowanie pojęcia bezpieczeństwa publicznego. W ocenie komisji cięcia sanitarne powinny dotyczyć tylko drzew znajdujących się przy głównych drogach i szlakach turystycznych. Mnie zdumiało stwierdzenie Komisji Europejskiej, iż ludzie do lasów chodzą w Polsce na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko, bo to stwierdzenie oznaczało zupełny brak znajomości polskich przepisów prawnych. A brak znajomości przepisów jednoznacznie pokazuje, że cała sprawa ma znamiona walki politycznej. Dodaje minister Jan Szyszko. Ten konflikt wokół Puszczy Białowieskiej to jest inny punkt widzenia. Ma pewnych grup nacisku. Ja bym powiedział troszeczkę lewicowo-liberalnego nacisku. Na wydanie informacji dnia zapraszam. Przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu odbyło się kolejne wysłuchanie stron w sporze o Puszczę Białowieską. Dyskusji przysłuchiwał się nie jeden, a 15 sędziów. O nałożenie kar finansowych dla Polski wnioskowała Komisja Europejska. To kolejna odsłona sporu o Puszczę Białowieską. Skandalem zakończyło się ostatnie wysłuchanie stron, w trakcie którego wiceprzewodniczący Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości sugerował reprezentującej Komisję Europejską Karolinie Herman, w jaki sposób ukarać Polskę. Dziś sprawą Puszczy Białowieskiej Trybunał zajmował się w 15-osobowym składzie. Komisja Europejska przekonywała, że działania strony polskiej prowadzą do zaniku siedlisk i gatunków. Wykazaliśmy, że sprawa jest zupełnie odwrotna, a mianowicie to poprzez presję
Komisji Europejskiej na zmianę sposobu zagospodarowania w Puszczy Białowieskiej doprowadzono do zaniku siedlisk i gatunków charakterystycznych dla tych siedlisk. Wskazuje minister środowiska profesor Jan Szyszko. W sporze z Komisją Europejską polski rząd konsekwentnie powołuje się na program Natura 2000. Pokazaliśmy naszą stronę jako stronę, która wie, na czym polega Natura 2000, na czym polega tragedia Puszczy Białowieskiej, na czym polega niezrozumienie ze strony Komisji Europejskiej. Niezrozumienie, poprzez które dziś Komisja Europejska wnosiła o wniosek tymczasowy w postaci kar finansowych dla Polski, tłumaczy dyrektor Lasów Państwowych dr inżynier Konrad Tomaszewski. Był taki przekaz, że to nagle będą ustalone ad hoc tu i teraz kary pieniężne. Odnoszę wrażenie, że komisja sama się zagubiła w swoich wypowiedziach, tak do końca nie wiadomo, o co tam wnioskowała. A wnioskowała także m.in. o doprecyzowanie pojęcia bezpieczeństwa publicznego. W ocenie komisji cięcia sanitarne powinny dotyczyć tylko drzew znajdujących się przy głównych drogach i szlakach turystycznych. Mnie zdumiało stwierdzenie Komisji Europejskiej, iż ludzie do lasu wchodzą w Polsce na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko, bo to stwierdzenie oznaczało zupełny brak znajomości polskich przepisów prawnych. A brak znajomości przepisów jednoznacznie pokazuje, że cała sprawa ma znamiona walki politycznej, dodaje minister Jan Szyszko. Ten konflikt wokół Puszczy Białowieskiej to jest inny punkt widzenia pewnych grup nacisku. Ja bym powiedział troszeczkę lewicowo-liberalnego nacisku, który posługuje się takimi dowodami. Dowodami, które w ocenie strony polskiej wcale nie potwierdzają zarzutów Komisji Europejskiej. To nie koniec sporu między Komisją Europejską a polskim rządem. Jego kolejną odsłonę zaplanowano na 12 grudnia. Będzie to już nie wysłuchanie stron, a rozprawa przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Dla informacji dnia Szymon Kozuba, Luksemburg. Polska stała się unijnym liderem w walce z ubóstwem. Wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. Poziom ubóstwa w naszym kraju spadł o prawie 9%. Tuż za nami znalazły się Łotwa i Rumunia. Dziś Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Polska radzi sobie z jego zwalczaniem najlepiej w całej Unii Europejskiej. Wynika z danych Eurostatu. Ryzyko ubóstwa lub wykluczenia społecznego spadła u nas z 30,5% do niecałych 22%. To dopiero początek walki ze skalą ubóstwa w Polsce, wskazuje minister Elżbieta Rafalska. Ta jest wciąż wysoka, ocenia. Polska jest na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej w walce z ubóstwem. Wcale nie znaczy, że pokonaliśmy ubóstwo. Pewna skala tego ubóstwa ciągle jest. Z przywołanych przez szefową resortu rodziny danych wynika, że w 2016 roku w skrajnym ubóstwie żyło prawie 5% Polaków, wobec 7% w 2015 roku. Największy spadek ubóstwa odnotowano w rodzinach wielodzietnych. Nie odnotowano spadku ubóstwa w tych gospodarstwach, w których nie było dzieci na utrzymaniu. I najwyższa stopa ubóstwa jest w województwie warmińsko-mazurskim, podkarpackim, lubuskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. Niewątpliwie wzrost wynagrodzeń, spadek bezrobocia i wprowadzenie programu 500+ to główne czynniki mające wpływ na spadek ubóstwa w Polsce. Ale to nie koniec działań rządu. Kolejna pomoc będzie kierowana do osób starszych. Dlatego mówimy, że chcemy prowadzić taki program odnośnie usług opiekuńczych 75+, skierowany właśnie do tych osób. Wskaźniki pokazują, iż ubóstwo w Polsce nie jest tak powszechne, jak było jeszcze kilka lat temu, ale nadal jest wyzwaniem dla polskiego rządu, zwrócił uwagę wicepremier Piotr Gliński. To jest wciąż problem, z którym musimy walczyć. Musimy go opanowywać, musimy go minimalizować. Dziś także odbyła się pierwsza edycja konkursu imienia profesor Elżbiety Tarkowskiej, polskiej socjolog badaczki problemów ubóstwa. Wyróżnieni zostali dziennikarze i naukowcy, którzy zajęli się tematem ubóstwa i wykluczenia społecznego. Jest dużo inicjatyw, które pomagają ludziom ubogim, pomagają też ludziom chorym i wydaje mi się, że musimy bardzo się tego trzymać i krzewić w sobie takie właśnie zachowania. Ta
społeczeństwo poczuło na zasadach obywatelstwa, że musi biednym się zająć i likwidować jego deficyty. W taki sposób, dzisiaj jest ta filozofia empowermentu, w taki sposób, żeby go aktywizować. O biedzie i ubóstwie przez lata przede wszystkim w kręgach rządowych dyskutowano. Teraz zaczęto sobie z nim radzić, wskazuje ekonomista dr Aleksander Resmer. Ta strefa prosocjalna była przez wiele lat zaniedbywana przez rządzących i dobrze się stało, że wiele nowych instrumentów pojawiło się, które dają możliwość polskim rodzinom odbić się nieco od dna. Choć ubóstwo w Polsce się zmniejsza, bieda to wciąż problem, z którym mierzą się w szczególności dzieci. W naszym kraju wciąż mieszka około 30% dzieci żyjących w sferach zagrożenia ubóstwem. Zakładowe umowy zbiorowe podnoszą standard życia gospodarczego i społecznego, podkreśla wicepremier Mateusz Morawiecki. Przedstawiciele rządu, Solidarności oraz pracodawców spotkali się dziś na debacie. Układy zbiorowe pracy drogą do społecznej gospodarki rynkowej. Brak układu zbiorowego pracy dotkliwie odczuwają pracownicy handlu. Pracując w europejskich sieciach na terenie Polski mają niższe wynagrodzenia i pozbawieni są wolnych niedziel. Układy zbiorowe pracy to porozumienia zawierane pomiędzy pracodawcą a pracownikami, określające m.in. wzajemne obowiązki i prawa, wysokość płac, dodatkowe świadczenia czy tryby rozstrzygania sporów. Dają one możliwość wynegocjowania lepszych dla pracowników warunków pracy niż wynikające z obowiązującego prawa. W Polsce ta forma wciąż jest nierozwinięta, mówi Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność. To układy zbiorowe, zakładowe, ponadzakładowe, branżowe, a także ponadnarodowe, o których też będziemy dzisiaj mówić w panelu, są podstawą tej większej partycypacji pracowniczej. Niestety, z przykrością trzeba powiedzieć, że w naszym kraju układów zbiorowych tak faktycznie nie ma. Jak dodaje, należy na nowo przekonywać pracodawców, że układy zbiorowe są potrzebne zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Na zachodzie Europy takie układy to norma, przekonuje Alfred Bujara, przewodniczący sekcji krajowej pracowników handlu NSZZ Solidarność. Musimy zgłaszać ustawy i wszystko regulować w ustawie. Takie rzeczy na zachodzie są regulowane w układach ponadzakładowych. Polacy zatrudnieni w tych samych zagranicznych sieciach handlowych zarabiają mniej niż ich koledzy w innych krajach. Dzieje się tak mimo, że wydajność pracy w Polsce jest o wiele wyższa, a czas pracy dłuższy. To skutek braku branżowego układu zbiorowego pracy w handlu. Prelegenci nawiązywali do artykułu 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mówiący o społecznej gospodarce rynkowej opartej na dialogu. Tego dialogu jest za mało w polskich przedsiębiorstwach, mówi wicepremier Mateusz Morawiecki. Porozumiewajmy się, bądźmy w dialogu, w trudnym dialogu. To jest też wielkie wyzwanie. Pewnie, że artykuł 20 nie jest taki znowu strasznie żywy. Zgadzam się tu z przewodniczącym Dudą. Układy zbiorowe mogą ożywić społeczną część gospodarki, o co w szczególny sposób zabiega prezydent Andrzej Duda. Zapewniał dziś minister Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. W imieniu pana prezydenta deklaruję pełne wsparcie dla takich działań. Prawa pracowników mogą być indywidualnie negocjowane w konkretnym przedsiębiorstwie, ale także w międzynarodowej korporacji. Wówczas zasady zatrudnienia rozciągnięte zostają poza granice krajów. Wówczas to jednak musi uwzględniać sytuację nie tylko pracowników, ale i firmy, mówi minister energii Krzysztof Tchórzewski. Musi to uregulowanie być uzależnione od sytuacji firmy. Nie da się tego w oderwaniu zrobić, nie da się układu zbiorowego napisać, bo iż tak ma być. Miejscem opracowywania porozumień pracownicy, pracodawcy przy udziale przedstawicieli rządu jest w Polsce Rada Dialogu Społecznego. Z wizytą do Polski przybył dziś prezydent Turcji Recep Erdoğan. Głównym tematem rozmów było wstąpienie tego kraju do Unii Europejskiej. Jak zapowiedział prezydent Andrzej Duda, Polska popiera starania Turcji w tej sprawie. Polska popierała i popiera starania Turcji dzisiaj o wstąpienie do Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że drogi Turcji i Unii Europejskiej będą nadal podążały w tym samym kierunku i że efektem tego wspólnego podążania będzie w końcu pełne członkostwo Turcji w Unii Europejskiej. Chciałbym tak naprawdę usłyszeć jasną deklarację i oświadczenie. Po prostu nie zwódźmy się wzajemnie, nie wodźcie nas dalej za nos. Jeżeli przyjmiecie Turcję, to chcecie przyjąć Turcję do Unii Europejskiej, po prostu powiedzcie nam o tym, zróbcie. Jeżeli nie chcecie, powiedzcie nam to.
Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki zapowiedział, niech Hanna Grodkiewicz-Waltz sama zaproponuje termin, kiedy chce stawić się przed komisją. To odpowiedź na jej odmowę składania zeznań w sprawie dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Jutro odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej do spraw dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Przesłuchana ma zostać prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Pytana o to, czy stawi się przed komisją, odpowiedziała krótko. Nie planuję. To nie pierwszy raz, kiedy wiceszefowa Platformy Obywatelskiej odmawia składania zeznań przed komisją weryfikacyjną, a powinna, mówi politolog Piotr Siekański. Ze względu na orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, ze względu nawet na stanowisko rodzimej partii Platformy Obywatelskiej, która też uważa, że powinno dojść do jakby zakończenia tej sprawy i tutaj w myśl słów, że prawda się obroni, tak, pani Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna stanąć przed tą komisją. Swoją nieobecność Hanna Gronkiewicz-Waltz uzasadnia między innymi rzekomo niedogodnymi terminami. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki dał więc prezydent stolicy propozycję. Niech pani prezydent razem z zarządem Platformy Obywatelskiej ustali termin, kiedy chciałaby się stawić na komisji i my ten termin przyjmiemy. Czy to będzie dzień, czy to będzie noc, czy to będzie w święta, czy nie w święta, my ten termin przyjmiemy. Niech oni zaproponują termin w takim razie. W ubiegłym tygodniu wiceminister Jaki zaproponował również, że nie będzie wzywał Hanny Gronkiewicz-Waltz na kolejne przesłuchania, jeśli w grudniu stanie przed komisją w charakterze świadka. Jednak również i te propozycje odrzuciła. Oferta była nieprawdziwa, bo nie wycofał z wezwania na jutro, a wycofał z niewygodnej na Pieleka 9. Chodzi o Mirosława Kochalskiego, ówczesnego sekretarza za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, a obecnie wiceprezesa Orlenu. Jednak jak oświadczył wiceminister Patryk Jaki, wezwanie do Kochalskiego zostało wysłane już dawno temu. Pan Kochalski będzie zaznawał jako pierwszy przy sprawie na Bielaka już wkrótce, jak ta sprawa stanie na rozprawie przed komisją weryfikacyjną. To jest pierwszy świadek. Dlatego jak można stawiać nam taki zarzut? Jak państwo widzicie, dla nikogo nie ma żadnej taryfy ulgowej. Hanna Gronkiewicz-Waltz próbuje ponadto powiązać z dziką reprywatyzacją poprzedniego prezydenta świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego. To podłe i nieuczciwe, mówi adwokat Henryk Lipski. To był człowiek o wyjątkowej nieskazitelności charakteru, wyjątkowej uczciwości. Jemu stawiać zarzuty w tej chwili, jak on nie żyje i nie może się bronić, no to jest skandal. Oczywiście, że za poprzedniego prezydenta Warszawy takie decyzje były podejmowane, z tym, że pan profesor Lech Kaczyński wszystkie decyzje tego rodzaju zawsze zostawiał sobie do ostatecznej decyzji i jako prawnik je weryfikował. Zaznacza dr Michał Skwarzyński. I tak oto za prezydentury w Warszawie Lecha Kaczyńskiego wydano 32 decyzje reprywatyzacyjne, a za prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz 293. Dlatego to właśnie jej zeznania mogą okazać się szczególnie przydatne. Jeśli Hanna Gronkiewicz-Waltz nadal nie będzie stawiać się na posiedzeniach komisji weryfikacyjnej, zostaną na nią nałożone kolejne grzywny finansowe. Emerytowany metropolita wrocławski ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz obchodzi dziś 94. urodziny. To wybitny i niezwykle ceniony przez wiernych postać. Ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz to wybitna postać. Urodził się 17 października 1923 roku w Wilnie. Jak sam podkreśla, lata jego młodości spędzone na Wileńszczyźnie ukształtowały go jako człowieka i miały wielki wpływ na jego kapłaństwo i posługę pasterską. A ta zapisała się złotymi zgłoskami nie tylko dla kościoła wrocławskiego, ale też całego Dolnego Śląska. Metropolią wrocławską kierował od 1976 do 2004 roku. Za swoją otwartość i szacunek dla każdego człowieka jest niezwykle ceniony przez wiernych. Nie do przecenienia są także jego zasługi z czasów Solidarności. Ksiądz kardynał odważnie walczył o wolność i prawa człowieka. Z okazji jego urodzin została wydana specjalna książka Starałem się zrozumieć człowieka. Jest ona zbiorem wspomnień opisem ważniejszych wydarzeń z życia duchownego. Poczta Polska wyemitowała też znaczki pocztowe z wizerunkiem księdza kardynała Henryka Gulbinowicza.
Ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź będzie dalej pełnił funkcję delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw telewizji Trwam. Tak zdecydowali księża biskupi podczas 377. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Lublinie. Metropolita Gdański został jednocześnie członkiem Rady Stałej Episkopatu. Przewodniczącym zespołu biskupów do spraw duszpasterskiej troski o Radio Maryja został zaś ordynariusz diecezji toruńskiej ksiądz arcybiskup, ksiądz biskup Andrzej Suski. Położona na północy Syrii Ar-Raqqa została całkowicie wyzwolona z rąk tzw. państwa islamskiego. Inaczej jest w irackim Kirkuku, stąd zaczęła się właśnie ucieczka cywilów. Pod pretekstem walki z dżihadystami trwa tam walka między siłami irackimi a Kurdami. Arabsko-kurdyjski sojusz w Syrii przejął w byłej stolicy samozwańczego islamskiego kalifatu szpital, który służył jako kwatera główna dżihadystów oraz stadion. Stadion był jednym z ostatnich miejsc kontrolowanych przez tzw. państwo islamskie w położonym nad Eufratem mieście. Dzielnice, które były pod kontrolą państwa islamskiego, zostały przejęte przez siły kurdyjskie na podstawie umowy z tymi bojownikami, którzy zgodzili się na ich opuszczenie. Czyli za wyjątkiem bojowników obcokrajowców, wyjaśnia profesor Maciej Munich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wydaje się, że są to głównie osoby z Europy, szczególnie z Francji, ponieważ siły francuskie specjalne umówiły się, że mówiąc wprost, że nie będą brały jeńców. Nie chcą, aby ci dżihadyści o francuskim obywatelstwie byli w stanie z Raqqi wyjechać i potem potencjalnie wrócić do Europy. Taka sytuacja dotyczy tylko Raqqi jako odosobnionego punktu oporu. Resztę terenów, czyli wschodnie rubieże Syrii i zachodnie Iraku, zajmuje jeszcze tak zwane państwo islamskie. Walczy tam armia Assada, która stopniowo wypiera ISIS. W Iraku swego miejsca szukają także Kurdowie. Po ataku państwa islamskiego, który część mieszkańców arabskich uciekła, Kurdowie zajęli te tereny i z kolei oni prowadzili politykę, nazwijmy to, rekurdyzacji tak, tych terenów. Ale dziś Kurdowie wycofali się bez walki. Iracka armia przejęła wszystkie pola naftowe zarządzane przez państwowy koncern Nord Oil Company w rejonie Kirkuku. Dulej lete MS z celem na... Od ostatniej nocy znaleźliśmy 25 ciał żołnierzy zabitych we Szmergu. Krewni zabitych gromadzą się, aby zabrać ciała swoich bliskich. W tej chwili Kirkuk jest otoczony od południa, zachodu i od północy. Cywile ewakuują się na wschód. Demonstracyjne obalanie kurdyjskich flag oraz dymisja legalnie wybranego gubernatora pokazuje prawdziwe zamiary Bagdadu. Natychmiastowe i pełne podporządkowanie miasta i spacyfikowanie religijno-etnicznej mozaiki. Stwierdził Ziad Rauf, pełnomocnik rządu regionalnego Kurdystanu w Polsce. Iracki premier Haidar Jawad al-Abadi zapowiedział, że będzie przejmował kontrolę nad tak zwanymi terytoriami spornymi, czyli terenami zajętymi przez Kurdów, ale nie należącymi formalnie do regionu Kurdystanu. Zdaniem szefa irackiego rządu kroki te są realizacją konstytucyjnego obowiązku obrony integralności terytorialnej państwa. No teraz to już wszystkie informacje, kolejne wydanie po apelu Jasnogórskim. Do zobaczenia, z Panem Bogiem. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na krańcach zachodnich, okresami przelotny deszcz. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 5 do 8 stopni. Na wybrzeżu do 11, a w dolinach górskich od 4 do 6. Wiatr umiarkowany i dość silny. Miejscami silny, porywisty, zachodni. Na południu i miejscami w centrum porywy wiatru do 110 km na godzinę. Wysoko w Karpatach do 140. Jutro w północnej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo miejscami całkowite. Na pozostałym obszarze bezchmurnie, jedynie w rejonach występowania mgieł, rano lokalnie zachmurzenie całkowite. W całym kraju początkowo miejscami mgły, gdzieniegdzie ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 15-18 stopni na północy, około 20 w centrum do 22-23 stopni na południu. W rejonach podgórskich od 18 do 21 stopni. Wiatr słaby, zmienny, jedynie na północy kraju, początkowo umiarkowany, zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskal.
fale i będzie spadać. Które nam mówi o tym, że
my też zyskujemy. To nie jest tak, że my coś dajemy. Podróżą, oczywiście dajemy swój czas, w której będziemy mogli również poczuć emocje, zgłębić wiedzę. Ja już kiedyś opowiadałem o tym, ale jeszcze raz przypomnę, że kiedy żegnałem się z jednym z chorych w hospicjum, powiedział Boże, że ja przygotowałem. Będę pamiętał po drugiej stronie i sam tego doświadczyłem kilka miesięcy później, kiedy on miał się włączyć do ruchu, do skrzyżowania. Zielone światło chce wyjechać na bezgaz silnik. Okazuje się, że za chwilę z lewej strony jechała ciężarówka. Sezon chorobowy pełni. Od początku października to odnotowano w Polsce 220 tysięcy zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. To o 40 tysięcy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W badaniach molekularnych jednak nie wyizolowano jeszcze wirusa grypy, mówi profesor Lidia Brydak, kierownik Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy. I on opowiadał nam ciekawą rzecz, że kiedy wychował się chory, miał wybudować hospicjum, a nie miał żadnych funduszy, to szedł na grup tych dzieci i mówił wprost. Ja tobie pomagam i teraz proszę, żebyś ty stawiał, czy stawiałaś się za mną. I on sam mówi, że dzięki tej pomocy w tym sezonie grypowym dostępne są dwa rodzaje szczepionek przeciwko grypie. Trójwalentna, która zawiera antygeny dwóch szczepów wirusa typu A i jednego typu B oraz czteroskładnikowa, bardziej skuteczna, zawierająca dwa antygeny typu A i dwa typu B. W ubiegłym sezonie przeciwko grypie zaszczepiło się.